Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią i zachodnią częścią kontynentu dominują układy wysokiego ciśnienia. Od Skandynawii przez Europę Środkową po Bałkany zalega obszar obniżonego ciśnienia. Nad wschodnią Polską warunki pogody kształtuje aktywna strefa frontu atmosferycznego, a na zachodzie kraju klin wyżowy z rozpogodzeniami. W pasie od Skandynawii po Bałkany w dalszym ciągu pochmurno i burzowo. Dużo deszczu również na Wyspach Brytyjskich, a także we Francji. Słonecznie i ciepło nad Morzem Śródziemnym oraz na wschodzie, tutaj powyżej 30 stopni Celsjusza. A w Polsce? Początkowo na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, a we wschodniej części duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Po południu i wieczorem bardzo dużo deszczu i burze, szczególnie na Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie, a także na Podkarpaciu. Zagrzmieć może także w Sudetach. Temperatura maksymalna wzrośnie od 20 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Mazurach, około 24-25 na przeważającym obszarze, do 30 w rejonie Podlasia. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Przewidziano na dziś wahania ciśnienia, a na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. A jaka pogoda czeka nas w Kołobrzegu, Mrągowie, Kutnie czy w innych miejscowościach? Zobaczmy. W tym wydaniu to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie tuż po informacjach dnia o godzinie 12. Do zobaczenia.